Nie da się ukryć, że praktycznie każdy z nas marzy o własnym mieszkaniu. O tym, żeby po ciężkim dniu w pracy czy na uczelni położyć się na kanapie, rozejrzeć się wokół i powiedzieć: to jest moje. Niestety nie da się także ukryć, że wcale nie jest tak łatwo zdobyć pieniądze na sfinansowanie własnego mieszkania. Tym bardziej, że średnie ceny nieruchomości rosną szybciej od naszych pensji. Przykładowo, na zakup mieszkania o powierzchni 50 m2 w dużym mieście 3 lata temu trzeba było wydać średnio 95 pensji netto. Dziś jest to już 101 pensji. Co więcej, specjaliści od rynku mieszkaniowego twierdzą, że nie należy spodziewać się, że ceny zaczną spadać. O ile jeszcze kilka lat temu można było zaciągnąć kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości, tak dziś jest to już niemożliwe. Banki obecnie wymagają zazwyczaj co najmniej 20% wkładu własnego. Niektóre akceptują niższy 10% wkład własny, jednak wiąże się to z wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia, tak więc z dodatkowymi kosztami, które powodują, że kredyt drożeje. Zakładając, że kupujemy mieszkanie o wartości 400 tysięcy złotych, przy wymaganym wkładzie na poziomie 20% potrzebujemy 80 tysięcy złotych. Niemało. Jak w takim razie uzbierać pieniądze na mieszkanie i co jeszcze poza gotówką może zostać potraktowane jako wkład własny? Pierwszy, najbardziej oczywisty sposób to regularne oszczędzanie co miesiąc pewnej kwoty. Ustaw w swoim banku zlecenie stałe na określoną sumę, dzięki czemu na konto oszczędnościowe od razu, gdy dostaniesz wypłatę, będą wpływać środki. Przejrzyj także swoje wydatki i zobacz, z których możesz zrezygnować. Może nie warto kupować kolejnych par butów tylko dlatego, że są na promocji. Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na cel – wkład własny. Jeśli planujesz zakup własnego mieszkania, przeanalizuj także swoją historię kredytową. Sprawdź, czy w systemie bankowym nie masz starych długów i pozbądź się zobowiązań, z których nie korzystasz. Dobrym pomysłem jest też pozbycie się karty kredytowej, zanim zaczniesz starać się o kredyt. Bank uzna ją za dodatkowe obciążenie, które wpłynie na obniżenie Twojej zdolności kredytowej. Natomiast zanim zaczniesz starać się o przyznanie kredytu hipotecznego, żeby poprawić swój scoring, warto wziąć coś na raty lub zaciągnąć małą pożyczkę i spłacić ją w terminie. Przeanalizuj też swoją obecną sytuację mieszkaniową i to, ile wydajesz miesięcznie na wynajem pokoju czy mieszkania. Być może na czas odkładania pieniędzy na wkład własny lepiej będzie na jakiś czas wrócić do rodziców lub znaleźć współlokatora. Wróciłem! Więcej na temat ograniczania wydatków zobaczysz w odcinku Jak przestać trwonić pieniądze. Jako że kapitał własny nie może być kredytowany, a musi to być kapitał, który został zebrany przez kredytobiorcę, oznacza to, że banki uznają również oszczędności zgromadzone na pracowniczych planach kapitałowych. Odkładanie pieniędzy na pracowniczych planach kapitałowych jest o tyle korzystne, że do programu jesteśmy zapisywani automatycznie, a do naszych oszczędności dokłada się pracodawca i państwo. Czyli dzięki PPK uzbieramy wymaganą kwotę szybciej, niż gdybyśmy sami odkładali na konto oszczędnościowe. Bo do wkładu własnego dorzuci nam się też pracodawca i państwo. Uczestnicy PPK, którzy są przed 45 rokiem życia, mogą skorzystać nawet ze 100%. Zebranych w ramach PPK pieniędzy, o ile przeznaczą je właśnie na cele mieszkaniowe. Jeśli posiadasz już mieszkanie, dom czy grunt, bank może przyjąć je jako zabezpieczenie kredytu i zrezygnować z wniesienia wkładu własnego. Pamiętaj jednak, że na tej nieruchomości nie może być ustanowiona hipoteka na rzecz innego kredytodawcy oraz nie może ona podlegać innym prawnym ograniczeniom. W przypadku nieruchomości należącej do innej osoby, na przykład do rodziców, bank może wymagać, żeby właściciel nie tylko wyraził zgodę na wpis do hipoteki, ale również przystąpił z Tobą do kredytu. Jeśli posiadasz inną nieruchomość, którą chcesz sprzedać, bank może zaliczyć całą lub część wartości sprzedawanej nieruchomości na rzecz wkładu własnego. Wystarczy podpisać przedwstępną umowę sprzedaży. A jeśli planujesz postawić dom i już masz działkę, niektóre banki zaakceptują wkład własny w postaci działki, na której w przyszłości stanie Twoja nieruchomość. Kupno mieszkania jest poważną sprawą, jednak daje ono ogromną satysfakcję, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy u siebie. Chociaż wizja odłożenia kilkudziesięciu tysięcy złotych na wkład własny może wydawać się przytłaczająca, to dzięki dostępnym produktom finansowym nie jest niemożliwa. Wyślij ten film znajomemu, który marzy o własnym mieszkaniu, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o PPK, dzięki któremu możesz uzbierać na wkład własny, kliknij w link.